W siedzibie CCC Polkowice odbyło się spotkanie prezesa Krzysztofa Korsaka z przedstawicielami kibiców, którzy tak fantastycznie dopingowali drużynę wicemistrzyń Polski w zakończonym sezonie. Kibice potrafią być szóstym zawodnikiem i swoim dopingiem wpływać na wyniki meczów koszykówki. Przekonaliśmy się o tym naocznie podczas zakończonego sezonu Fort Germas Ekstraklasy, który pod względem kibicowania był w historii polkowickiej koszykówki wyjątkowy. Po raz pierwszy zupełnie spontanicznie powstała grupa autentycznych fanów, wspierających zespół zarówno w polkowickiej hali, jak i w meczach wyjazdowych. Ponadto, co niezwykle ważne, będących z drużyną na dobre i na złe, dumnych po zwycięstwach i wiernych po porażkach. Dla takich fanów warto uprawiać sport. W poprzednim tygodniu prezes Korsak wraz z kierownikiem drużyny Dawidem Korsakiem oraz Tomaszem Szulcem, specjalistą do spraw marketingu, koordynującym relacje na linii kibice klub, podziękowali fanom za doskonały doping, a także rozmawiali na temat przyszłości. Takich spotkań, mi się wydaje, powinno być więcej, no bo w końcu gramy dla jednego zespołu, kibicujemy jednemu miastu i tak być powinno. Cieszę się, że ludzie przychodzą na te mecze, cieszę się, że licznie doszło do tego spotkania wczoraj i mam taką nadzieję, że takich spotkań będzie wiele i będziemy wspólnie pracować dla dobra polkowickiej koszykówki. Spotkanie miało mieć taki charakter podsumowujący miniony sezon, ale w jego trakcie już padły też takie pewne postanowienia dotyczące przyszłości i podjęcia takich działań, które sprawią, że to kibicowanie będzie jeszcze głośniejsze, jeszcze bardziej efektywne. Przyznam, że ludzie są z ogromną dozą takich dobrych pomysłów, tryskają tymi pomysłami, mają swoje jakby spostrzeżenia, których ja może czasami nie widzę i dobrze, że tak jest, bo inicjatywa powinna być rzeczywiście po ich stronie. No, wspólnie wypracowaliśmy pomysł, który im zaproponowałem, żeby w ogóle stworzyć Stowarzyszenie Kibiców Polkowickich przy MKS-ie Polkowice. Mam nadzieję, że to chwyci, ale mówię, no teraz już jest, że tak powiem, piłka po ich stronie. My deklarowaliśmy ze swojej strony całkowitą pomoc merytoryczną, organizacyjną i do takiej na pewno dojdzie, jeżeli kibice pójdą tym tropem, którym im zaproponowaliśmy. Jak się tak patrzy na to z perspektywy włodarza klubu, to chyba serce się raduje. Nie będę tego ukrywał, że tak, bo zawsze gdzieś ten element kibicowania był nie najlepiej u nas zorganizowany. Były tworzone różne grupy, nie zawsze skutecznie. Teraz nam się udało stworzyć taki team, taki zespół, który no rzeczywiście jest fajny. Widzę, że są zgrani i to co ciekawe, w różnym wieku, bo i byli ludzie zaangażowani, że tak powiem, wiekowo, jak i również bardzo młodzi. I to właśnie jest fajne, bo świetnie się dogadują, świetnie się komunikują, potrafią wspólnie pracować nad pomysłami, a jak jest taka grupa inicjatywna, która ma parcie do przodu, to tylko można się spodziewać rzeczy najlepszych. O dobrej współpracy z klubem, a także niesamowitych emocjach towarzyszących kibicowaniu mówił jeden z fanów pomarańczowych. Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu, staraliśmy się kibicować jak... No widać było, co się udało zrobić, zaś te podziękowania, które z końcem sezonu zaistniały, naprawdę bardzo kibiców cieszą. Ja tylko mam nadzieję, tu apeluję do tych rozsądnych, zdrowych kibiców, którzy na pewno chodzą z nami na koszykówkę, aby przyłączyli się do nas, do tego kulturalnego dopingu i głośnego przede wszystkim. Zapraszam wszystkich na pomarańczowo na przyszły sezon, na pewno będzie jeszcze fajniej niż było. Które momenty z tego zakończonego sezonu będziecie wspominać tak najbardziej, w taki najmilszy sposób? Ja myślę, że Euroligę. Tu było wielka niepewność. My jako Beniaminek pokazaliśmy tam naprawdę wiele. To, co dziewczyny zrobiły na parkiecie, ta wygrana z Salamance, no fantastyczna. Euroliga to na pewno był ten próg, który wartościowo przeszliśmy bardzo. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo miło się to oglądało. Jako zorganizowana grupa kibiców zrobiliście taki skok przełomowy niemalże, a pomysły jakieś na przyszłość, żeby było jeszcze lepiej w kolejnym sezonie? Ja myślę, że, znaczy ja wiem, że nie planowaliśmy jakichś super rzeczy, które de facto wyszły. Co do pomysłów, teraz nad tym będziemy siedzieli, będziemy myśleli, będziemy rozwijali to, co udało się, tak przez przypadek dodam, udało się to zrobić, tak? Będziemy myśleli nad rozwinięciem się. W trakcie spotkania fani naszego zespołu zostali obdarowani drobnymi podarunkami. Wśród nich były koszulki z jakże wymownym napisem na plecach. Dziękujemy za fantastyczny doping w sezonie 2011-2012. Zawsze bądźcie z nami, gramy dla Was.